Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Dust and Neon. Lecimy sobie dalej w takim razie, kurczę. Fajna gierka, no na razie sobie lecimy dalej, dopóki nie ma jakiś... O, to bym sobie zabrał. Wymienił. Lecimy na razie dalej, póki nie ma jakiś lepszych premier do ogrania. Ale zanim pójdziemy na bossa, to chciałbym sobie jednak zrobić jakieś misje, żeby znaleźć jakąś broń. Kurczę, tylko liczyłem, że będą jakieś średnie misje. Tu jest do wyeliminowania, tu jest zniszcz cele. Tu jest zabij wszystkie roboty i sabotaż. Wszystko z tego mieliśmy już tak naprawdę. Dobra, zniszcz cele, bo to było takie ciekawe z tymi robotami takimi trochę lepszymi, może tak powiem, nie? Zobaczymy sobie tą misję i mam nadzieję, że znowu jakąś fajną snajpereczkę złapię. Obóz beznadzieja. Jebli. Już czuję zapach zwycięstwa. Dobrze. Ja nie czuję. Nic nie czuję. Przybyłem, zabiłem... Rozbiłem. Dobra robota. O co, tu był tylko jeden robot do pokonania. A tutaj coś jeszcze będzie? No apteczka tylko widzę. O! Nie strasz mnie tu. Popie. Oho! Dobra, ten jest pokonany. Tutaj był jeszcze jeden, no właśnie. Co tam jest? Ktoś do mnie strzelał? Dobra. Najgorsze jest to, że nie mam... Oho! What? Dobra. Dobra. Come on, motherfucker. Whoa, ledwo żyje. What? Co tu się tak nagle trudno zrobiło? Może dlatego, że mam trochę gorsze bronie teraz niż miałem wcześniej, nie? Bo muszę teraz na nowo sobie znaleźć jakieś fajne bronie. Tutaj trochę kasy, tutaj proszę bardzo. No, gra na pewno stanowi jakieś wyzwanie. Dobra, cyk. Tutaj kogoś znajdziemy? Nie. Cisza tutaj. Cyk, fortepian, stół. Się tak też za mało jakichś takich znajdziek jest. Chociaż ten stół jeszcze, o właśnie. No i tylko dolara, nie? Do takiego stołu. Mało. Żyćko. Zabić 3 cele, kurde. Brama otwarta, no. Super. Dobra, może tu coś znajdziemy. O, o. Oho. Dobra. Baczmy pierw tutaj. Jest i snajpereczka. Tylko nie wiem, czy ona jest taka na tyle dobra, żeby ją... No, zawsze mamy długi dystans, nie? Zawsze mamy coś na długi dystans. Dobra, tutaj to może z dubeltuwy, ale się nic nie dzieje. Nie, cisza. Czasami mam wrażenie, że tutaj za dużo jest terenu, a za mało
walki, ale... Jedyna, lepsze to jest trochę. Zazłomujemy. Tom. To mamy naboje. Przejdźmy się w takim razie, dobra, do Baltuwa. Nic nie ma. Znowu. To zupełnie nic. Tu się coś kryje, nie? Same naboje, nie? To jest takie też trochę... A tu jest już wyjście. Czyli tak widzicie, taki duży teren niby, a tak prawie gówno żeśmy znaleźli, tak szczerze powiedziawszy. O! Aha, dobra. Dobra. O-o. O-o. No, wychyl się. Wychyl się. Dobra, nie ma naboi. To mi się nie pod... Ty chyba jesteś chory. O, chyba cię porąbało. No chyba go mama nie kocha. Ja ci dam kurde strzelać we mnie. Tak, to my do niczego nie dojdziemy. Jezu, ale tu faktycznie jest różnica. Mega różnica. Jeżeli chodzi o sprzęt. O, jeżeli chodzi o sprzęt, jest mega różnica. Tu o wiele trudniej jest. Dobra, ale teraz tak, to może rewolwera do... Może uszkodzenia od rewolwera? Weźmy sobie faktycznie, może to coś da. Idźmy w takim razie dalej. Mamy teraz odcinek z porażkami. Tak jak tam na początku szło, tak tam teraz nie idzie. Na szczęście zdobywamy jednak tego expa. O. A mógłbym tutaj wrócić? To co tu jest ciekawe? Los Banditos. Teraz brać się do roboty. Nie no, wydaje mi się, że tu jest odnowa, ale kurczę... Przez chwilę mi się wydawało, że po prostu będę mógł wrócić na tą samą mapkę, bo tam... O-o. Już tak od razu? A. Tego nawet nie sięgam. Co? Ale że dwa już od razu tutaj? O-o. No nie, no jak takimi kapiszonami to jak będę strzelał? No przecież to jest joke! Co oni mi dają jakieś kapiszony? Jakieś kapiszony mi dają na takich wrogów. Ja przegram znowu. No nie, ale to tak nie może być. No jak? Są łatwe misje. Halo. Halo. Co to ma być? Dają im jakieś pistolety na kapiszony.
pistolety na kapiszony, tak? I co? I myślą, że co? Wygram, tak? Dobra. Nie wiem. Zabij wszystkie roboty. Może to będzie na miarę moich możliwości. No ale tylko, że teraz tak, widzę, że roboty mają poziom równy mojemu poziomu, a dają mi jakieś pistolety na kapiszony. Dajcie miejsce misji, zabij wrogów, super. Dobra, lecimy. No! Dobra. Dobra, mamy coś. Tutaj. Może coś po prostu lepszego w końcu trafimy. Dobra. Tu jest apteczka, której nie potrzebuję na razie. Mamy jakiś lepszy rewolwer, chyba. Tak by wskazywało. Byłaś tej kryjówki. Dobra. Ale go. Zatem. Dobra. Jest dużo na pewno naboi na mapie, ale przydałoby się, żeby... Bieremy. Jest w takim razie szansa, tylko że... Właśnie, snajperka ma bardzo mało naboi. Ale jest szansa, że przynajmniej tu coś w końcu zrobimy, nie? Dobra. O, o! Coś do mnie biegnie. O, o! Dobra. Czy jeszcze jedzie? Dzień dobry. Dobra. Dobra. Żyjemy. Teraz trochę po prostu mądrzej to zrobiliśmy. O, o. Ale to nie było mądre. Chodź. Naboi nie mam? Jak nie mam? Tu jest przecież ładowarka. Dobra. Może jakąś nową broń poproszę. Bieremy, bo to ma o wiele większe obrażenie niż ten. Cyk. Skrzyneczka. Nope. Chociaż miał lepsze obrażenia. A dobra to. Czy ja już wszystko tu, pełna amunicja, pełna gotowość, pełna amunicja, wszystko przeładowane. Cyk. Nope. Przeróbka. Przytrzymaj. Nie, ale gówno, nie opłacało się ten tracić tych rzeczy. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, zanim pójdziemy dalej. Nic. Kasa, apteczka, kasa. Żebyśmy tylko z tą kasą i z tym wszystkim dotarli zdrowi, cali. Dobra, snajpera na dwa razy zabija te roboty. O, chyba że wpada kryt. Dobra. Mam cię. Chodź. Dobra. Coś jedzie? Jedzie robocik. Drugi. Zeszczelony. Mam to.
Ktoś jedzie. Dobra. Naboje. Dobra, cyk. Snajpereczka. Cyk. Kasa. Dobra, mamy kolejną niebieską skrzynkę. Bierę. Dobra, może już będziemy gotowi na bossa? W takim razie? Nie jestem pewny tego, szczerze powiedziawszy. O nie, no. O ty gnoju. Będziesz mi tu ze Będziesz mi tutaj groził? Śmiercią? Brama otwarta, dobra robota. Snajpera, ale o wiele gorsza niż tą, co mamy. Od razu ją na złom. To dopiero jest pierwszy etap. No dobra, idziemy dalej w takim razie. Pięknie. Kryta. Padł. Dobra. Come on. Dobra, mam cię. Mam cię. O. Come on. O, ten rewolwer jest dobry. Szybkostrzelny. Tylko teraz nie wiem, w którą stronę iść, żeby było fajnie. O! To się opłaca. Kurczę. No dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Słabo, ale tutaj. Oh, yes. Dobra, no to powiem szczerze, że opłacało się do tej broni przynajmniej. Tyk. Dobra, to jest, tutaj jest. Dobra, no może wypróbujemy nową broń. Nie wypróbujemy. No dobra, trudno się mówi. Ale zobaczcie, ona jakie ma skupienie, ta broń. Nie trzeba trzymać długo, żeby od razu ładować w ludzi. Tam w roboty. Cyk. O ty gnoju. Dobra. Ten shotgun jest dobry. To muszę przyznać. No wyjdź. Cyk, i nie ma gościa. Sprzątnięty. No, wynóż główkę. Cyk, i nie ma gościa. Posprzątane. O, cześć. Cyk, i nie ma gościa. No, powiem, że ten shotgun robi na mnie wrażenie. Mamy rewolwerado. Gorszy. Cyk. Szafeczki.
shotgun, który sprząta wszystkich. Tu znowuż na końcu nic nie ma. No dobra, trudno się mówi. Teleporcik. O, tu jesteś. Nie, tu mnie nie ma. Jestem tam. Ale widzicie, że znowu jest ta sama mapa, nie? Tak więc skończyły się chyba pomysły na mapę. Znaczy ta sama. To... Jezus Maria, nie strasz. Taką co mieliśmy już mapę, nie? Cyk, cyk. Nie ma gościa. Rewolwerado. Ne. O wiele gorsze ma obrażenia. Cyk. Dobra. Kasa. Kasa. Dobra, ale tu się nie teleportujemy, bo tutaj jest... W sumie ten teleport jest taki durny trochę. Chociaż to po prostu oznacza pewnie tyle, że... Możecie... Cię szybko... O, dobra. Dzień dobry. Nara. O. No kurde. Dobra. Wychodzicie? Panowie? Uwa, na was czekam. Halo? Chodź, chodź. Nara. Co tu się stało? Myślałem, że będzie trudniej. Ty już nie kuś losu. Dobra. Cyk. O. Czekaj, to jest robot. Zabić bladawca. Dawaj kasę. Barman po prostu. Dobra, tutaj cyk. Na złom. Ale tutaj widzę legendarną skrzyneczkę. No to, to może coś mam się... Może coś zabić prawdopodobnie. O wiele gorsze uszkodzenia. Kryta ma lepszego, celność ma lepszą obsługę. Magazynek lepszy. Spróbujmy, bo to jest jednak... Jednak to jest w końcu... Legendarna broń, nie? Uwielbiam woń martwych robotów o poranku. Te lepsze. Dobra. Dużo przeładowywania. No, główeczkę, kochaniutki. Chodź, no chodź. No chodź, no spójrz się. Dobra, mam cię. Dobra. Jedno, co jest dobre tutaj, to faktycznie, że jak się coś dzieje, to te roboty idą jakby wszystkie... Jest jakaś tutaj jednak inteligencja tych robotów, że jak słyszymy strzały, tak, to one się wszystkie nagle motywują, żeby pomagać swoim pobratymcom. Jest to fajne, bo to daje trochę trudność. Tylko, z drugiej strony, czy mamy jakieś bronie z tłumikami, żebyśmy mogli po cichu robić tą misję? Też by było fajne akurat. No jak kasa czasami jakaś leży, no właśnie.
Widzę cię. Aha. I tyle. Po tobie, ziomek. O, tu knuju. Myślę, że tutaj taki ekstra jesteś. Proszę bardzo, flery. Co? Jeszcze nikogo, jeszcze wszystkich nie zabiłem? Może tutaj jeszcze jakieś? Nie. Złom. Cyk. Chyba słyszę jakieś kroki. No. Wszyscy. Udało mi się zrobić misję i mam fajne nawet bronie. Może jeszcze zajrzymy tutaj. Undertaker. Jeszcze tutaj coś, o proszę bardzo. Ale nie, to sobie zezoomujemy. Tutaj sprzątanko. Jeszcze przejrzyjmy tutaj te miejscówki. Jakiś może safe, coś? Nie. Udało nam się zrobić tą misję. I tak się zastanawiam, czy może spróbować jeszcze tego bossa dzisiaj. Mamy fajny shotgun, mamy fajny pistolet. Mamy trochę punktów jeszcze do rozdania. Może byśmy poszli mocno w rewolwerado. Później tutaj jest shotgun, miotacz. Uszkodzeń od sztucerów. 10% więcej od rewolwerado. No dobrze. Klony 5. Czy to oznacza, że tyle już zginąłem? To jest piąty mój klon? No poszedłbym na tego bossa. Poszedłbym, bo kusi mnie. Żeby mu dać wpierdziel, nie? Co my tu mamy w ogóle? 913, mamy tysiaka, szansa na trafienie krytyczne. Odbicie. Takie sobie rzeczy. O, a ty co tutaj masz? To mnie nie stać. Dobra, trudno. Potrzebuję więcej kasy. To prawda. Co to jest w ogóle ten taki krzyżyk w ogóle? To jest taki ten plusik. Nie wiem, co znaczy ten plusik tutaj. A to jest trudniejsza, to ja bym się nawet nie kuś... nie... No. Dobra. Zróbmy to. Najwyżej znowu zginiemy. Trudno się mówi. Idziemy na bossa. To jest apteczka, ale my apteczki jeszcze nie potrzebujemy. Łatwo. Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy. Tak średnio. A, tu jest obejście naokoło. To jest chyba nawet ta sama mapa na tego bossa, co była wcześniej. O, o. Ło! Włącz mi stąd. Dobra. Troszkę mnie ugryźli w dupę. Cyk, nie macie. Cyk. Dobra. Ten shotgun jest potężny. Bez dwóch zdań. To jest naprawdę potężne. Cześć, kolego. Tu możemy iść dalej, a jeszcze bym nie chciał iść dalej, bo może coś fajnego też znajdziemy jeszcze. Cyk, szafencja. A tam jeszcze chyba jest tutaj, o właśnie. Dolary. Dobra, idziemy tutaj.
A, tu już nic nie. Nie, tu jeszcze jest salon. Olu dostali w czapę. No, ten shotgun to daje radę. Nie. Shotguna nie wymieniamy. No to jest to czemu tak czasami taka się otwiera jakby skrzynka, a ona chyba się po jakimś czasie jakby znowuż. Dobra, idziemy dalej. No tam, robocik. Nara. Rewolwerado. Nie. Mam jednak ten jeden. No tam. Ła, dostał w czapę. Dobra, mamy przepiękny shotgun, który daje radę. O. Magazynek trochę mniej, tylko że zobaczcie, jakie to ma obrażenia. Zobaczcie, jakie to ma obrażenia. Kurde. Ja bym się zdecydował na ten rewolwer, jednak. O kurde. Chyba czeka nas już boss. Bieremy. Tu nawet nie ma co dyskutować. To też ma potężne obrażenia. Kurczę, to faktycznie może opłacałoby się od razu iść na bossa, bo... Nawet jakbyśmy przegrali, bo tutaj faktycznie potrafią być potężne bronie, które... Ale nie mielibyśmy wtedy tego sztucera, nie? No dobra. Prototyp. Dawaj. Kurde, zapomniałem te kulki unikać. Nie. A. Dobra. Dobra. Ło! Nie w szczepionkę. Dobra. Dobra. Dobra, sztucer. O ty gnoju. Dobra. Dobra. Leczonko. Ło! Te kulki się poruszają! O! Yes! Boss leży i kwiczy. Leży, kwiczy. Dawaj pieniądze, boss. Co to? Gamma. Znajdujesz schemat Gamma. Wróć do bazy i użyj go, aby uruchomić odkupomat. Czyli teraz będę mógł zdobywać z powrotem broń. O, to w ogóle są jakieś skarby.
Nope, mam lepszy. O, kurde. No ten jest lepszy, nie? Mimo, że jest epicki, a ten jest legendarny. Tylko 9? Więcej poproszę. Dobra, ale pokonaliśmy bossa. To jest już dla mnie sukces wielki. 500 dolków. Cyk. Siema. Pokonałeś prototypa 41. Nie wątpiłem w ciebie nawet przez sekundę. No, może przez jedną. Albo 3600. Nieważne. On może powrócić, więc zachowaj czujność. Widzę, że masz schemat gamma. Umieć go w odkupomacie? Bój, aby uruchomić maszynę. Odkupomat regeneruje broń, którą miałeś w chwili śmierci, dzięki czemu możesz odkupić swój sprzęt. To mój kolejny genialny wynalazek. A teraz zjeżdżaj, mamy więcej robocich przywódców do wytropienia. Oko. Gówno. Gówno. Umieść schemat gamma. Cyk. Dobra, czyli tutaj jedną jakąś mi daje broń, którą byśmy mogli... Ajajajajaj, brakuje nam troszkę. Dobra. Ale czy tu punkty mamy jakieś? Nie mamy żadnych punktów. W takim razie idziemy dalej. Zrobimy sobie jeszcze jakąś jedną misję, spróbujemy. Może w jakimś nowym biomie. Bo rozumiem, że teraz się odblokowało mi coś. Zobacz. Ale masz fajną snajpereczkę, panie. Aż mi się cieplutko zrobiło na serduszku. No dobra, trudno. Niech będzie. Ej, a to mógłbym sprzedać? Ten? Czemu? Dobra, nieważne. Masz za karę. Dobra. Tak jest. Mamy nowe tereny. Ojej. Co to są za ciuchcie? Napad na pociąg. Napad na pociąg. Spróbujemy to? Tu też napad na pociąg. To potok umarłych. Toksyczne błota. Dobra, potok może. Akceptuj. Zobaczmy napad na pociąg. Oh yes. Czas się zebrać do roboty. Night safe. O. Dobra, ta broń jest też mega. O, w ogóle tam widzę obok ziomeczków. Aha, bo ja teraz tutaj, o, proszę bardzo, będę chodził. Pięknie ściągnięty. Ho, 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 ho. Boom, headshot. Chodź. Nara. Widzę cię. Nara. Dobra. Cyk. Cyk. Wii. Dobra, tylko że teraz... Czekajcie, bo mnie kusi, żeby tu jeszcze się wrócić. No właśnie. No tu mamy jeszcze sporo pieniądzorów. A, tu już nie pójdziemy, dobra. Czyli dobrze, że się wróciłem. Nara. O, kurde, kasę. Tam jeszcze jest kasa. Cyk. Dobra, nowa mapka trochę dała mi więcej energii do życia. Nara. Chyba pan spadł z pociągu, trudno. Cyk. Dobra. Dużo jest tutaj kasy, co mi się podoba bardzo. Aha. Nara. Nara. Boom, headshot. Kurde, mam dobre bronie.
Żeby tylko tego teraz nie spierdzielić, nie? Nara. O. Nara. Nara. O, lokomotywa. Tiriririri. O kurde. Dobra. Shotgun. Nara. Nara. Dobra. Teraz snajpereczka. Tum, tum, boom, boom, headshot. Masz coś dla mnie tutaj fajnego? Nie. Ciuchcia mówi, ciuchciu. Dobra, dużo kasy też widzę. O wiele więcej tutaj na tym biomie jest kasy, nie? To już mi się też podoba. Aha. Dobra, shotgunik. Jezus Maria. O Jezus Maria, ale to teraz zlamiłem. Nieważne. Lara. Nie wiem, czy ja mogę też spać z tego pociągu. Kurde. Dużo teraz, zbyt dużo zlamiłem teraz. Boję się, że moja lama może... A, dobra, to jest już koniec. Co? Tylko 35 dolków w tym sejfie? Skandal. Powinno być więcej. Dobra, jest to do przejścia. Fajny. Można dużo zarobić. Fajne te pociągi. Podobają mi się. Nie powiem, że nie. Odblokowano. Black Light. Teraz możesz ją znaleźć wśród łupów i kupić w sklepie z bronią. To jest raz, ale dwa, że mam punkciki. Ja bym chciał sztucera sobie ulepszyć tym razem. Chyba do limitu. Albo ten limit, kurczę. Dobra, cyk. Dobra, to. Jestem niezdecydowany, ale dużo... Obrony też sobie nie robię, to może mnie zgubić trochę. Co tutaj dalej? Odblokuj darmowe karabiny. Mogę sobie odblokować, albo... Przywraca cię do życia po każdym zgonie z pewnej rzeczy. Urządzenia... 10%... A, czyli tutaj mogę sobie zrobić, żeby mi trochę kasy też zwróciło. Sklep oferuje lepszą broń. Może materializować, która była w twoim posiadaniu przed śmiercią. Oczywiście nie za darmo. Odblokuj sztucerów. Kurczę, wszystko bym sobie odblokował. Ale może... Kurde. Nie mogę się zdecydować. Dobra. Odkupowanie sztucerów, bo mamy fajne sztucery. Ale oczywiście pusto, bo nie zginęliśmy. Dobrze, moi mili państwo, może z tym, na tym sobie skończymy dzisiejszy odcineczek. A co będzie dalej? Jaki drugi boss? Bo właśnie drugi boss jest od kiedy? Mamy tutaj, jaki level będzie? To jest ten w ukryciu. Wymagania 12 poziom dopiero. A my mamy 9. No to trzeba będzie trochę tam o tym drugim poziomie pochodzić. I tym podobne. A tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia na dzikim zachodzie. Nara!